Tadeusz Rydzyk znów wzbudził kontrowersje. Wszystko za sprawą ogłoszeń parafialnych, które znacząco różniły się od tych, które wierni mogą usłyszeć zazwyczaj. Duchowny nie uniknął tematów związanych z polityką. Niedawno zwrócił się do wiernych. Postanowił przekazać katolikom ważną wiadomość przed zbliżającymi się świętami Wielkanocy. Niektórzy jednak oburzyli się po jego kazaniu. Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Jeźwu. Jana Pawła II w Toruniu to kościół, który objął opieką Tadeusz Rydzyk. Niedawno podczas ogłoszeń parafialnych padły tam słowa, które podzieliły wiernych. Treść przekazu nawiązywała do zbliżających się wyborów prezydenckich, które odbędą się w maju. Według nowej ustawy, będą one miały charakter korespondencyjny. Tadeusz Rydzyk i jego przekaz znów wywołują kontrowersje. Tadeusz Rydzyk od dawna jest postacią, która wpływa nie tylko na środowisko duchowne. Jego wystąpienia niejednokrotnie wzbudzały kontrowersje wśród wierzących. Mimo że w Polsce obecnie panuje trudny okres związany z epidemią, rząd nie przełożył terminu wyborów prezydenckich. W jednym z kościołów objętych opieką Rydzyka odniesiono się do tej sytuacji podczas ogłoszeń parafialnych. Zbliżają się wybory prezydenckie w naszej ojczyźnie. Podobnie jak podczas wyborów parlamentarnych pragniemy poprzez post i modlitwę wyprosić prezydenta szanującego i zachowującego wartości chrześcijańskie. Tak brzmiał fragment ogłoszenia. Dlatego zachęcamy do podjęcia jednego, lub więcej, dnia postu o chlebie i wodzie, udziału we mszy w. I modlitwy za Polaków, aby dokonali dobrego, przemyślanego wyboru, można było usłyszeć. II. Wiele osób uważa, że Tadeusz Rydzyk oraz związane z nim instytucje nie powinny wypowiadać się na tematy związane z polityką. Zwłaszcza że wybory, które mają być przeprowadzone drogą korespondencyjną podczas epidemii SARS-CoV-2, wzbudzają już wiele kontrowersji w społeczeństwie. Jednak wiele osób wciąż zastanawia się, czy biorący udział w kampanii, Andrzej Duda, może liczyć na poparcie Radia Maryja.